Cześć, dzisiaj chciałbym Wam pokazać wiatrówkę ręczną Super Earthy 100, kupioną na lokalnym targu za cenę 100 zł. No to otwieramy. W środku mamy oczywiście instrukcję obsługi, nasz model to S2. Dodatkowo jest tutaj pokazane, z czego składa się dana wiatrówka, jak się ładuje i inne takie rzeczy niekoniecznie ważne. Tutaj jak szczerbinkę ustawiamy. No i specyfikacje tego modelu, waga, czym strzela, z czego jest zbudowana i to wszystko, jeśli chodzi o instrukcję. Przejdźmy do samej wiatrówki. Tak ona wygląda. Oczywiście kupiłem ją nową, tylko kupiłem ją dosyć dawno, dlatego pudełko wygląda jak wygląda. No i tak się prezentuje nasza wiatrówka. To jest drewno, to nie jest żaden plastik, to jest czyste drewno. Cały korpus jest wykonany z metalu. Składa się to z dwóch śrub tutaj, jednej tutaj. Jeśli je podkręcamy, możemy to wszystko wyciągnąć, nasmarować oczywiście. Jak już pewno zauważyliście, lufa jest lekko skrzywiona w prawo, no ale czego można się spodziewać od wiatrówki za 100 zł? Oczywiście jest to na nabój 4,5 mm. Ładujemy ją tak, naciągamy tutaj oczywiście tą sprężynę, ładujemy w tą... O, jeśli Państwo... Możecie zauważyć, że lufa jest gwintowana. Jak się wymienia tutaj sprężynę, ponieważ to jest najważniejsze, bo oryginalna sprężyna jest tutaj bardzo słaba. Nie wiem jaka. Pan z targowiska mi powiedział, panie kup sobie pan mocniejszą sprężynę, dalej poleci. No to kupiłem. Wyciągamy tutaj ten bolec, wybijamy go. Oczywiście drugi koniec jest pod tym drewnianym korpusem. Trzeba odkręcić te dwie śruby. Tą tutaj wyciągamy to wszystko, wybijamy, tylko proszę uważać, bo to nam wystrzela, wystrzeli wszystko. Wkładamy nową, mocniejszą oczywiście, zamykamy to, najlepiej robić to w dwie osoby, ponieważ jedna osoba musi to przytrzymać wszystko, a druga musi wbić z powrotem ten bolec. Gdy to już zrobimy, pierwszy strzał najlepiej oddać bokiem, w tej pozycji, tu wystarczy pociągnąć. Lepiej tak nie robić, ponieważ jeśli tutaj coś źle zrobimy, może się łamać podczas wbijania, to nam wystrzeli w twarz i nieźle oberwiemy. Dlatego pierwszy, oczywiście lepiej bokiem, pusta komora, ślepy tak zwany. Strzelamy, gdy nic się nie stanie. Oczywiście to się może zdarzyć za tysięcznym razem, no ale pierwszy raz jest właśnie najważniejszy. Gdy nic się nie stanie, możemy już strzelać normalnie. Najlepiej kupić sobie też takie tarcze, one są po 10 groszy na targu, kupiłem 10, zaraz będziemy do nich strzelać. Będziemy strzelać z 5, 10 i 15 metrów, pokażę Państwu jak celna jest ta wiatrówka.